Iha! Słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie, opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej o mnie na mojej stronie internetowej www.koach.pl. Starsze małżeństwo ginie w wypadku samochodowym. Są 60 lat po ślubie. Gdyby nie ten wypadek, pewnie żyliby jeszcze wiele, wiele lat, ponieważ żona zawsze dbała, żeby się zdrowo odżywiali, dużo ćwiczyli i prowadzili higieniczny tryb życia. I w niebie święty Piotr ich zaprasza i mówi: zobaczcie, tutaj jest taki wspaniały basen. A ten człowiek mówi: o, to pewnie dla jakichś wyjątkowych świętych. On mówi: nie, nie, to jest dla każdego. Dla każdego, kto się dostał do nieba, to jest ten basen. Potem wchodzą do restauracji. On mówi: o, to pewnie tylko takie zdrowe jedzenie. On mówi: nie, to możesz jeść tłuste steki, desery po 3 na raz, cokolwiek chcesz. I to też za darmo, dla wszystkich, co są w niebie. Nie ty jesz, nie masz chorób, wiesz, a jesz sobie przysmaki. Potem pole golfowe. Też nie dla VIP-ów, dla wszystkich. Jesteś w niebie, jesteś VIP-em. I ta kobieta coraz bardziej oczarowana, a ten facet coraz bardziej wściekły. W końcu cisnął kapelusza o podłogę, podeptał go z wrzaskiem, zaczął, ruszył przez to niebo, chodzi w tam i z powrotem. W końcu uspokoił się, podchodzi do żony z pretensjami i mówi: to wszystko twoja wina. Gdybyśmy nie jedli tego zdrowego jedzenia, bylibyśmy tu już 20 lat temu. I tym błyskotliwym dowcipem przechodzimy do dzisiejszego tematu: zamożny i zadowolony. O co chodzi? O co chodzi, to się dowiesz na końcu. Niektórzy bardziej błyskotliwi dowiedzą się wcześniej. Ale pomyślałem sobie, że to będzie lepszy temat niż bogaty i szczęśliwy. Tak, jakiś czas temu jedna ze znajomych mnie zapytała: jakie masz plany na najbliższy czas? No wiesz, czasami ludzie tak mają. Spotykasz kogoś raz na rok, nie macie, lubicie się, ale nie macie zbyt dobrej relacji, bo nie jest ona zbyt częsta. No i właśnie z tą znajomą taką mamy relację, niezbyt często się widzimy. I ona mnie zapytała, jakie macie plany na najbliższy czas. Co mogę jej powiedzieć? Powiedziała mi, że ja zamierzam być bogaty i szczęśliwy. I ona się roześmiała. No, miała prawo. Być bogatym i być szczęśliwym. To jest bardzo ciekawe, że jeżeli kiedyś nam w życiu czegokolwiek brakuje, to myślimy, że jak to będziemy mieli, to będziemy szczęśliwi. Okazuje się, że nie. Na przykład, chronicznie komuś brakuje pieniędzy, więc myśli sobie: będę miał pieniądze i już będę w pełni szczęśliwy. No nie, będzie zaspokojona jakaś twoja potrzeba. Jednak w pełni szczęśliwy nie będziesz. Ponieważ jeżeli ta potrzeba będzie zaspokojona, pojawią się inne. Na przykład, a wróćmy do pana Kiyosakiego, kiedy była audycja na jego temat, to wywołało duże emocje, więc wróćmy do niego. On tam opisuje poszczególne dziesięciolecia swojego życia i co w nich osiągnął. I pisze, że teraz jest w bardzo dobrej sytuacji, ale wie, że musi dbać o to i rozwijać się dalej, żeby tego nie stracić, co ma. Więc pokazał ciekawą rzecz. Jesteś bogaty, jesteś zamożny, masz dużo. Jednak to nie sprawi samo z siebie, że już wszystkie twoje problemy są rozwiązane. W pewien sposób nigdy nie będą rozwiązane i w pewien sposób musisz się nauczyć największej wolności i największego poczucia szczęścia. I to jest taki gracje dla tych, których się nie chce słuchać audycji, a tych, którzy chcą, to nie chcą, no nieważne. W każdym razie, jeżeli nauczysz się być szczęśliwy w tym, co jesteś, to naprawdę bardzo ci to pchnie do przodu. Oczywiście być szczęśliwym w tej sytuacji, w której jestem, nie oznacza zgodzić się na tą sytuację. Nie rozumiesz. Masz prawo. Kilka lat temu czytałem książkę Bodo Schaffera Droga do finansowej wolności. I tam przeczytałem to genialne rozróżnienie między sukcesem a szczęściem. On to definiuje trochę inaczej, ja to trochę doprecyzowałem, wiesz, bardziej po polsku. On jest Niemcem, mieszka w Stanach, a ja jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, więc sprecyzowałem trochę inaczej. Sukces to wszystkie zewnętrzne rzeczy, które osiągasz, a szczęście to jest poczucie zadowolenia z tego, co masz. I teraz chodzi o to, żeby mieć jedno i drugie, żeby na zewnątrz mieć rzeczy, których potrzebujesz i wewnątrz mieć poczucie zadowolenia z tego, co osiągnąłeś. Tak? Więc to jest takie podwójna definicja pełnego szczęścia.
który składa się z sukcesu i wewnętrznego zadowolenia. Czy o tym już mówiłem? Absolutnie tak, absolutnie nie jeden raz i absolutnie nie jeden raz powtórzę. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pewne rzeczy muszą się w nas utrwalić, a utrwalają się przez powtarzanie. Jak mówili starożytni Rosjanie, repetitio mater studiorum est, czyli powtarzanie jest matką uczących się. A czego się uczymy? Czego ja uczę się od życia i co przekazuję innym? To jest to, że w życiu możesz osiągnąć wiele. Jak osiągnąć zamożność? Jak osiągnąć zamożność? Najlepiej tak, żeby być jeszcze z niej zadowolonym. Genialna książka, polecałem w swoim newsletterze, nie pamiętam czy mówiłem o niej w audycji, Johna Maxwella, Liczy się dzisiaj. To jest taka książka, o której on powiedział, że to najbardziej oddaje jego filozofię życia i rzeczywiście, myślę, że tak i no, kapitalna książka, tak, pokrótce tylko powiem, że naprawdę jeżeli szukasz jakiejś zmiany w swoim życiu, i nie chcesz wydawać na coaching, na drogie szkolenia, kup sobie tą książkę. I on opisuje tam Howarda Hughesa, który odziedziczył w wieku 18 lat po ojcu firmę, rozwinął ją, stał się potężnie bogatym człowiekiem. To jak sobie go wygooglasz, to sobie przeczytasz, jak był bogatym człowiekiem. Natomiast zmarł pod koniec życia jako dziwak. Dlaczego? Nie potrafił utrzymywać relacji. Osiągał sukcesy zawodowe, ale nie osiągał sukcesu w życiu prywatnym. O tym gościu można powiedzieć to samo, co Salomon. Salomon jest opisany jako bardzo zamożny, najzamożniejszy z królów Izraela, jaki kiedykolwiek żył. I w Księdze Kaznodziei Salomona w drugim rozdziale, w 8 wierszu, on mówi tak. To jest to w ogóle ta księga, co się zaczyna marność nad marnościami i wszystko marność. I on pisze tak. Nagromadziłem sobie srebra i złota. Nadto skarbów królów i krajów wystarałam się o śpiewaków i śpiewaczki i o to, czym synowie ludzcy się rozkoszują. Mnóstwo kobiet. I niczego, czego... Dalej, 10. I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce, na mój trud. I oto wszystko jest marnością, gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. Ciekawa rzecz, nie? Miał srebro, miał złoto, miał skarby, miał śpiewaków i śpiewaczki. Miał dody i krawczyków. Miał pełno kobiet. Mógł sobie pozwolić na wszystko, co tylko chciał. Miał wspaniałe dokonania i sukcesy. Jednak nie był z tego powodu szczęśliwy. Dlaczego? No właśnie dlatego. Widzisz, on nauczył się zbudować sukces, ale on nie miał rodziny. On nie miał kochającej rodziny. Wiesz, jak masz kilkaset żon i jeszcze 3000 nałożnic, to zanim to wszystko obrobisz, to lata miną, tak? A utrzymaj relacje z setką żon. Z jedną nie jest łatwo, a z tyloma. No ale właśnie na tym polegał jego problem. Jemu się pewne rzeczy pomyliły. Ale najpierw, zanim tam, wiesz, najłatwiej jest krytykować, tak? Samemu nic nie umieć zrobić, ale wszystkich umieć skrytykować. No tak, niektórzy mają takie dary. W każdym razie zobaczmy na to, co mu się udało. Jemu się udało zbudować bardzo, bardzo zamożne królestwo. Czego mu się udało? Po pierwsze dlatego, że miał dobry wzór. Jego ojciec, król Dawid, to był pierwszy król, który rozpoczął potęgę Izraela. On zjednoczył wszystkie plemiona, zaczął budować świątynię, zaczął budować pałac, nagromadził pewne rzeczy i on się tych wszystkich rzeczy od swojego ojca nauczył. Więc on miał dobry wzór. On uczył się od kogoś, kto odniósł sukces, miał z tym kimś bliską relację, mógł mu zadawać pytania. Niesamowita rzecz. Więc król Salomon to był gość, ponieważ wiedział, od kogo się uczyć. Po drugie, co jest niesamowite, Dawid dlatego odniósł duży sukces, jeżeli chcesz odnieść duży sukces, to dużo ludzi musi w to być zaangażowanych. I Dawid miał wojowników. I czytamy od nich w 1 Samuela i w 2 Samuela w 22 rozdziale. Zarówno w 1 Samuela, jak i w 2 Samuela w 22 rozdziale jest napisane, ciekawa rzecz, w 1 jest napisane, że przyszli około 400 ludzi pozadłużanych, rozgoryczonych, sfrustrowanych, a w 2 Samuela w 22 jest powiedziane, że miał wspaniałych wojowników. Z tych pozadłużanych ludzi, z tych, którzy nie umieli sobie poradzić z życiem,
Dawid uczynił przez kilka lat wspaniałych wojowników, delegował im różne odpowiedzialności i zadania. I Salomon tego się uczył. W jaki sposób Dawid kształcił ludzi, w jaki sposób delegował zadania, w jaki sposób radził sobie w życiu. W jaki sposób budował to królestwo. Myślę, że Salomon był tym zachwycony. Przyglądał się wiele razy i mówił sobie, wow, mój ojciec zbudował coś naprawdę wielkiego. To Salomon też rozumiał, że nawet jeżeli masz dobre wzorce i nawet jeżeli widzisz, że inni ludzie mogą ci pomóc, to jednak ty także musisz włożyć w to wielką pracę. Przynajmniej na początku. I dlatego on mówi, że każda mozolna praca przynosi zysk, ponieważ on rozumiał zasadę ciężkiej pracy. A więc król Salomon rozumiał te trzy kluczowe elementy sukcesu. Po pierwsze, mieć dobre wzorce, widzieć ludzi sukcesu, widzieć, czym oni się kierują, widzieć ich DNA. Druga rzecz, umieć dobierać współpracowników, rozumieć, że kiedy chcesz coś zrobić na dużą skalę, potrzebujesz dużej ilości współpracowników. I trzecia rzecz, rozumieć, że sukces jest okupiony ciężką pracą. Jeżeli te rzeczy rozumiesz, to jesteś na dobrej drodze do tego, żeby odnieść w życiu sukces. I król Salomon odniósł właśnie taki połowiczny sukces. Czyli był bogaty. Z jednej strony mówi się, i jest to całkowitą prawdą, że miłości do garka nie włożysz. Co prawda, to prawda. Miłości do garka nie włożysz. Z drugiej jednak strony, biorąc zasadę Pareto 80 na 20, można powiedzieć, że 80% zadowolenia w życiu to udane relacje, a 20% to sukcesy zawodowe. Z drugiej strony, mając same sukcesy zawodowe, też w pełni szczęśliwy nie będziesz. I król Salomon tego doświadczył. On nie miał bliskich relacji. Kiedy patrzymy na jego życie, Dawid, jaki był tam, był czy nie był, to jednak na przykład na tej Batrzebie mu zależało. Współpracowników, bliskich i przyjaciół miał. Proroka Natana, przyjaciela miał. Miał relacje, na których się ugruntował. Salomon to, co miał, to on kapitalnie skupił się na czymś, co Dawidowi wychodziło w tym momencie życia, kiedy pojawił się Salomon, to Dawid był już królem, znaczącym królem. I pewnie Salomon jako mały chłopiec był zachwycony tym, jak Dawid rozwija to wszystko. No tam nie wszystko było w porządku, była trochę nadopiekuńcza mamusia i tutaj ona wszystko popsuła, myślę, i to też wpłynęło negatywnie na to, że dla niego liczył się tylko sukces, a nie relacje, no ale mniejsza o to. To, do czego zmierzam, to mając ten sukces, tworząc ten sukces, musimy pamiętać, to jest ciężka, ciężka praca. I teraz, o ile jeszcze chyba wiek temu ludzie najczęściej umierali z powodu infekcji, to obecnie najczęściej umierają z powodu stresu. Wiesz, jest kilka takich pytań, na które jeżeli na większość z nich odpowiesz tak, to stres, poziom stresu w twoim życiu jest za duży. Czyli, czy przejmujesz się problemami i niepowodzeniami bardziej, niż one są tego warte? Czy zauważyłeś, że ciężko ci się dogadać z ludźmi, a także ludziom z tobą? Czy zauważyłeś brak zainteresowania rzeczami, które kiedyś dawały ci dużo radości? Czy prześladują cię lęki? Czy boisz się sytuacji lub ludzi, z którymi przedtem nie miałeś problemu? Czy jesteś podejrzliwy wobec innych, nawet przyjaciół? Czy czujesz się niedostosowany, tak jakby życie gdzieś... Ciągle masz poczucie, że nie pasujesz. Jeżeli na większość tych pytań odpowiedziałeś tak, to oznacza, że nie jesteś dobrze zakorzeniony w relacjach. I widzisz, to tłumaczy, dlaczego wielu ludzi odnosi sukces, ale słaby w relacjach. Ciekawa rzecz, że przez kontakt z kontestacją zauważyłem, że wielu programistów postanowiło wyjść do ludzi. I że ci, którzy się na to zdobyli, naprawdę świetnie na tym wyszli. Wiesz, ostatnio byłem na klubie Toastmasters, tam było wystąpienia humorystyczne, taki konkurs. I jeden z nich opowiadał, czy ja nie mówiłem o tym ostatniej audycji, nie wiem, ale opowiem, bo to było świetne. Pada pytanie, co byś zrobił, gdybyś przyszedł do domu i zastał swoją ukochaną, która cię zdradza. I jeden tam opowiada i na końcu mówi tak. No a problem polega na tym, że jestem programistą. Programiści nie mają ukochanych. I teraz, o co chodzi? Jeżeli jesteś dobry w swoim fachu, niech to będzie już ten programista, i odnosisz sukcesy, to czujesz, że chcesz się z tym dzielić. Co więcej, kiedy przeżywasz smutek,
też się chcesz tym dzielić. Mówi się, że radość, która jest dzielona jest podwójną radością, a smutek, który dzielony jest, jest o połowę mniejszy. Więc widzisz, człowiek potrzebuje, szuka bliskich relacji. Potrzebujemy kogoś, kto nam dał ten bufor bezpieczeństwa, kogoś, z kim będziemy mogli sobie swobodnie porozmawiać, przytulić się, nie będziemy mogli pójść, rozmawiać też poważnie, pójść do kina, na kręgle, cokolwiek. Potrzebujemy tego. Jeżeli tego balansu, tej równowagi nie ma, to nie jest dobrze. Eisenhower, prezydent USA, pewnego popołudnia przerwał zebranie swoich doradców i poinformował wszystkich, że zamierza pograć w piłkę ze swoim wnukiem na trawniku przed Białym Domem. I kiedy uczestnicy spotkania zaczęli protestować, bo nie zdążyli jeszcze przedstawić swoich spraw, Eisenhower odpowiedział: wam zawsze mogę wytłumaczyć, dlaczego skracam spotkanie, natomiast nigdy nie zdołałem wyjaśnić mojemu wnukowi, dlaczego nie dotrzymałem obietnicy i nie pobawiłem się z nim. Ciekawa rzecz, że Eisenhower, on miał takie ciekawe powiedzenie, że rzeczy ważne rzadko są pilne, rzeczy pilne rzadko są ważne. I to stało się, to powiedzenie, taką osnową całego nurtu planowania czasu, szczególnie tego, który Stephen Covey propaguje, że najpierw rzeczy ważne, a później rzeczy pilne. Najpierw skupiamy się na tym, co jest ważne. Relacje są ważne, często rzeczy w biznesie są pilne, jednak relacje są ważne. To niesamowite, Josh McDowell. Przed laty miał możliwość wystąpienia w Rosji, świeżo jak żelazna kurtyna, czy krótko przed opadnięciem żelaznej kurtyny, kilka tysięcy ludzi i on miał możliwość tam wystąpienia. Jednak w tym samym czasie jego syn miał ważny mecz. Więc co zrobił? Wydaje sobie samolot na swój koszt. I ze względu na różnicę czasu mógł i tam wystąpić, wrócić na mecz. I potem znowu wrócić do Rosji, do Moskwy. Ponieważ bał się, że może samolot się opóźni, coś synowi wytłumaczył, że nie będzie. Jednak kiedy syn zobaczył go na trybunach, to powiedział później: tato, to był mecz mojego życia. I później, kiedy po wielu latach dzieci wspominały najważniejsze wydarzenia życia ojca, to ten syn powiedział: to było dla mnie najważniejsze wydarzenie. Zrozumiałem, że jest to dla ciebie ważniejsze niż wszystko inne. Widzisz, potrzebujemy, każdy z nas potrzebujemy zbudować taki zdrowy pomost w swoim życiu. I to jest wszystko oczywiście ważne, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żebyś dobrze zaopiekował się samym sobą. Widzisz, w każdym z nas, mówiąc psychologicznie, mieszka dorosły i dziecko. Dorosły to są te wszystkie rzeczy, w których sobie dobrze radzisz w życiu, a dziecko to jest te wszystkie dziedziny, w których sobie nie radzisz. I jeżeli chcesz w pełni być szczęśliwy, to w pewnych sytuacjach twój dorosły musi się zatroszczyć o dziecko w tobie i w pewnych sytuacjach twoje dziecko w tobie musi być ważniejsze niż dorosły w tobie. Musi sobie pozwolić na luz, na odpoczynek, na pewien relaks i musi sobie pozwolić na odpowiedzialność, punktualność i ciężkie wykonywanie pracy. Brzmi jak truizm, ale pomyśl sobie o tym. W czym jesteś leniwy? Nie brzmi dobrze, co? W czym jesteś leniwy? I nie chodzi mi o to lenistwo, że ty nic nie robisz całymi dniami, ale są, wiesz, jakieś dziedziny życia, których często sobie odpuszczamy. I kiedy odpuszczasz sobie w tych dziedzinach życia, jest ciężko. Ponieważ ta jedna dziedzina życia, czy dwie, potrafi zawalić na wszystkich innych. No prosta rzecz, tak? Boli cię ząb. Spróbuj dobrze funkcjonować, kiedy boli cię ząb. Możesz sobie tłumaczyć to tylko mały ząb. I wiesz, jest wiele takich rzeczy, tak? Które, jeżeli sobie je odpuścimy w życiu, to nie jest dobrze. I ciekawa jest rzecz, kiedy popatrzysz chociażby na Jezusa, który miał pewną misję do wykonania, jednak dobrze rozumiał potrzebę relacji. Przez 30 lat żył w rodzinie. Później, kiedy zaczął działalność, to miał ze sobą uczniów. Miał swoich przyjaciół, Martę, Marię i Łazarza w Betanii. On dbał o równowagę tuż przed najważniejszymi wydarzeniami, kiedy wiedział, że odda swoje życie przed świętem Paschy. Jest napisane, że z uczniami spędzał dużo czasu w Betanii. Był u swoich przyjaciół. Wiedział, że niedługo najważniejsze rzeczy w jego życiu, więc teraz spędzał czas z tymi, którzy są najważniejsi. I to, do czego zmierzam, to dlatego tak zafascynowała mnie ta książka Maxwella, Liczy się dzisiaj, ponieważ on mówi, że to wszystko, co masz teraz,
jest dlatego, że zrobiłeś coś kiedyś. I to wszystko, co będziesz miał później, jest związane z tym, co robisz dzisiaj. Że kiedy dzień w dzień budujesz coś, o, chyba najlepiej to będzie tak. Ostatnio przeczytałem takie zdanie. Świetlana przyszłość nie czeka tych, którzy na nią czekają i o niej marzą, ale tych, którzy budują ją dzień po dniu. Widzisz, jeżeli chcesz mieć wspaniałą przyszłość, to co robisz dzień po dniu, w końcu wyda owoc, twoja przyszłość naprawdę będzie wspaniała. To, do czego chcę cię zachęcić, to żebyś poszedł za tym, do czego jesteś stworzony. A jesteś stworzony do tego, żeby... Właśnie. Ostatnio ktoś napisał do mnie, wiem kto, no, ale nie będę mówił, maila. I ta osoba napisała tak. Czy słowo Kołach nie oznacza potencjał? Kołach to nazwa mojej firmy. Ja mówię, no, ciekawe ujęcie. Dla mnie trochę więcej niż potencjał i ta subtelna różnica jest dla mnie ważna, ale słowo potencjał na pewno jest ważne. I trochę tam się rozwinęło nam kilka maili o potencjale. Właśnie o tym mówię teraz. Twój pełen potencjał. Wykorzystaj go w pełni. Nie bądź jak Salomon, który miał wszystko na zewnątrz, a w środku był pusty. Nie bądź też jak ci, którzy mówią o wartości duchowe i miłość i to jest wspaniałe, a jednak na zewnątrz nic nie mają. Miej jedno i drugie. Odważ się za tym pójść. Do tego cię zachęcam. Za chwilę zacytuję świetną rzecz z książki Maxwella. A teraz chcę ci powiedzieć, że nazwa tej audycji Zamożny i Zadowolony to jest też nazwa szkolenia, które robimy z Adrianem Koczym. Kim jest Adrian Koczy, możesz sobie przesłuchać na kontestacji wywiad z nim, który nagrał Kamil Cebulski. To jest audycja nagrana 9 miesięcy temu od fryzjera do hurtowni. Adrian ma kilka spółek, sporo nieruchomości, świetnie zarządza tym biznesem. I razem z nim zrobiły takie szkolenie, Zamożny i Zadowolony. I celem tego szkolenia jest, że możesz na tym szkoleniu dowiedzieć się, jak zbudować biznes w polskich warunkach od człowieka, który tego dokonał. Ale też nauczysz się, jak znaleźć czas zarówno na biznes, jak i na życie rodzinne. Poznasz podstawowe zasady budowania każdego biznesu, ale dowiesz się też, na czym polega harmonijny rozwój w życiu człowieka. Nauczysz się zasad dobierania współpracowników i poznasz podstawowe zasady skutecznej komunikacji. Dowiesz się, jak pracować nad firmą, a nie w firmie i nauczysz się delegowania zadań. Poznasz, jak inwestować w swoje zyski tak, by je pomnażać i rozpoznasz swój schemat finansowy. Usłyszysz o najważniejszym sekrecie biznesu i dowiesz się, jak wykorzystać siłę swojej osobowości. To wszystko będziesz mógł przeżyć 24-25 listopada. Twoja inwestycja to jest 500 zł i to jest inwestycja do 21 października. Później cena wzrasta. Więc zapraszam cię na to szkolenie, więcej na mojej stronie, ale też zapraszam cię na coś, co może ci pomóc, jeżeli chcesz rozwinąć się w dziedzinie w relacji, w dziedzinie komunikacji. Robię szkolenie Wzmocnij siłę swojej prezentacji. Krótkie, intensywne, treściwe, 3-godzinne szkolenie, na którym poznasz, jak budować emocjonalny przekaz, jak stworzyć prostą argumentację i jak wykorzystać twój największy atut, czyli siłę twojej osobowości. I to szkolenie będzie 27 października w Warszawie. Jego koszt normalnie jest 100 zł. 35 zł jeżeli zapłacisz do środy, czyli rejestrujesz się, wchodzisz na moją stronę www.kołach.pl, rejestrujesz się i tam jest kod rabatowy. Wpisujesz kontestacja i do środy, do północy, jeżeli zapłacisz 35 zł, to będzie cię tylko kosztowało 3 godziny nauka publicznego przemawiania i skutecznej komunikacji. I ostatnie ogłoszenie dotyczy sponsorów. Jeżeli jesteś moim sponsorem, a jeszcze się nie zgłosiłeś, to w tym tygodniu będę rozsyłał informacje o tym, podziękowania, ale też informacje w załącznikach. Te informacje w załącznikach to są e-booki z jakąś ciekawą, inspirującą wiedzą. A teraz wracam do tego, o czym mówiłem, czyli dosyć ciekawy, intrygujący fragment z książki Johna Maxwella. Maxwell pisze tak. 30 lat życia poświęciłem na przemawianie podczas seminariów i konferencji, aby pomóc ludziom w osiąganiu sukcesów i doskonalenia umiejętności przywódczych. Jednak realnie podchodzę do kwestii wpływu, jaki na ludzkie życie wywierają tego typu imprezy i wydarzenia. Często przypominam uczestnikom o tych ograniczeniach. Takie imprezy mogą dodać nowej wiedzy, rozbudzić inspirację, pozwalają zrozumieć tajemnice sukcesu, pozwalają zrozumieć, co
robimy źle, często skłaniają do podjęcia ważnych decyzji o zmianach, ale trwałe zmiany nie następują na zawołanie. To jest zawsze długotrwały proces. Zdając sobie z tego sprawę, piszę książki i nagrywam nauczania, aby osoby podejmujące postanowienia o zmianach miały dostęp do inspirujących materiałów także po imprezie, która zainicjowała ten proces. Nie zrozum mnie źle, seminaria bywają bardzo pomocne, ile zdajemy sobie sprawę, co nam daje, a czego nie. Zachęcam Cię do udziału w takich imprezach, bo mogą odegrać rolę katalizatora zmian w Twoim życiu. Ale nie oczekuj, że dzięki nim osiągniesz natychmiastowy sukces. Droga do rozwoju zaczyna się od podjęcia decyzji, a potem polega na konsekwentnym ich realizowaniu. I tym chciałbym zakończyć. Pamiętaj, że sukces to jest Twój codzienny wysiłek we właściwą stronę. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Ja! Słuchajcie kontestacji.